Serwus, ja to będzie dobry wszystkich, bardzo gorąco i bardzo też ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft Palio, no bo słuchajcie, witam was wszystkich bardzo gorąco, witam was ja, witam was mój nowiutki kocik, słuchajcie, siema, siema kotek, elo, on słuchajcie, wiecie co mówi? On mówi, że macie stawić łapkę w górę. On chce waszej łapki, więc słuchajcie, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale, ponieważ dzisiejszy odcinek to jest hit wszystkich odcinków, ponieważ dzisiaj odpowiem na wszystkie pytania, które jakby zadaliście mi i które miały najwięcej lajków pod moim postem na Instagramie. Także słuchajcie, jeżeli was jeszcze nie ma na moim Instagramie, Milkacz przez 2, koniecznie obserwujcie, ponieważ tam jest naprawdę, że tak powiem, mocno, słuchajcie. Ja już sobie właśnie zerknęłam przed chwilą na te pytania i to jest po prostu jakiś koszmar, ale słuchajcie, jolo, myślę, że jakoś damy radę. Ogólnie to jest taki plan, że pójdę sobie, słuchajcie, gdzieś do jaskini jakiejś, do jakiejś kopalni po prostu i sobie poszukamy, słuchajcie, moi drodzy, diamentów, ponieważ ich nie mamy, także słuchajcie, przydałoby się oczywiście coś znaleźć. To się tutaj zostanie oczywiście, widzę, że tutaj w ogóle. No nie, słuchajcie, tam jest Davik. Davik jest jaki. Nie, dobra, ja słuchajcie, nie będę wnikać w ogóle, co tam się dzieje. I w ogóle tutaj mam, słuchajcie, jakąś tabliczkę. Nie obserwuj moich działań kobiety. I za bardzo, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. I nie wiem, dlaczego chłopaki sobie cały czas robią jaja. Więc ja, słuchajcie, po prostu nie będę się patrzeć na te tabliczki i po prostu już pójdę stąd, okej? Okay? Ja sobie coś stąd pójdę, chociaż nie wiem, czy mamy wszystko. Mamy to, no ja nie wytrzymam po prostu, oni mnie teraz będą siedzieć i mnie denerwować będą, ale słuchajcie, to jest naprawdę ciężki odcinek, także no, ja sobie gdzieś, słuchajcie, po prostu polecę, gdzieś się wkopię, jak oni mnie będą, słuchajcie, prankować, no nie gadajcie, że oni, no nie, no oni będą za mną, słuchajcie, gdzieś dać, musimy się szybko ukryć, słuchajcie, szybko się ukrywamy. Wydaje mi się, że mamy wszystkie potrzebne rzeczy, wiecie co, ja sobie zrobię tutaj, no kurde, nie działa mi, słuchajcie, scroll w ogóle w myszce. Okej, dobra, słuchajcie, masakra jakaś, nie wiem dlaczego, słuchajcie, tak jest i będę musiała sobie niestety tak to robić. Nie mamy pochodni! Dobra, słuchajcie, zapomniałam o pochodniach, najważniejsza, słuchajcie, rzecz, ale dobra, słuchajcie, zaraz myślę, że ogarniemy te pochodnie i już myślę, że, słuchajcie, będziemy mogli powoli... no wchodzę na mojego Instagram i po prostu zadajemy, poszukam, słuchajcie, tych pytań, słuchajcie, zobaczymy, co to będą za pytania. Ogółem te pytania, słuchajcie, są, jak mówię, z mojego Instagrama, Milkacz przez 2a, także, słuchajcie, koniecznie tam oczywiście wbijajcie. I tak, no myślę, że możemy zacząć, słuchajcie, pierwszym pytaniem, które jest, jakby ma najwięcej lajków, jest to pytanie od Dawida, od Dave'a. Czyli, siema, umówimy się, jestem fanem, mam 8 lat, ale dużo doświadczenia. I... skoro masz 8 lat, niestety nie, ja z młodszymi się nie umawiam, no niestety, więc, no wybacz mi, wybacz Dave, przepraszam, ale... Może innym razem, okej? Okay. Dobra, słuchajcie, to jest, no nie istotne, słuchajcie. Lecimy dalej z kolejnym pytaniem. I tutaj pytanie, które ma 42 lajki, jest to pytanie, ile zarabiam na YouTubie? I ja wiedziałam na 100%, że to pytanie się, słuchajcie, pojawi. No i odpowiedź to jest taka, że jakby nie da się tego dokładnie określić, bo to zależy wszystko od miesiąca danego, od tego, ile oglądacie, od tego, ile jest wyświetleń, także no naprawdę różnie bywa, ale zarabiam tyle, ile jakby mi pasuje, że tak powiem, mi odpowiada całkiem i przepraszam, że nic nie widzicie, ja w ogóle nie widzę tym bardziej i wy chyba też nie widzicie prawie nic, ponieważ macie jakby zwiększony kontrast czy coś takiego, a ja niestety totalnie zapomniałam o tych pochodniach i mam nadzieję, że je zaraz znajdę, słuchajcie, bo jak nie znajdę tych pochodni, znaczy nie pochodni, jakich pochodni, słuchajcie, ja potrzebuję węgiel, więc słuchajcie, węgiel, no jakby mnie chłopacy nie, tak nie pośpieszali, mnie nie chcieli prankować, to ja bym, słuchajcie, miała wszystko, no ale oczywiście chłopacy to są chłopacy, tylko że kurde, jak to, co ja robię i jakby ja się bałam po prostu, że oni mogą tutaj coś odwalić miłego dla mnie, więc stwierdziłam, że lepiej nie, lepiej stąd uciec szybko, więc wybaczcie, że słuchajcie, nic nie widzicie. Jak coś, to słuchajcie, tutaj nawet nie ma nic ciekawego, więc jakby chill, słuchajcie, myślę, że całkowity chill. Tylko, że musimy, słuchajcie, znaleźć sobie jakąś jaskinię, znaleźć sobie oczywiście przede wszystkim ten węgiel i będzie ok, więc słuchajcie, poczekajcie chwilę, ja tylko zrobię cięcie, poszukam tego węgla i słuchajcie, i lecimy dalej z pytaniami, no i z szukaniem diamentów. Ok, moi drodzy, już z wami tutaj, jak widzicie, jestem i ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, myślę, że zanim i będziemy się budować, to że tak powiem, słuchajcie, odpowiem na kolejne pytanie, które ma dużo lajków. I tak, zobaczmy, co my tutaj mamy, słuchajcie, jakie mamy tutaj pytania. Ja się tutaj troszeczkę, ja się tak strasznie bałam tego odcinka, że to są takie mocne niektóre pytania. Ale dobra, mamy tutaj, słuchajcie, pytanie, masz jakiś cel związany z YouTube'em? 28 lajków ma to. No jeżeli chodzi o moje cele związane z YouTube'em, myślę, że słuchajcie, raczej, że tak powiem, nie. W sensie, no wiadomo, że tamte 500 tysięcy, milion i tak dalej, no ale jako tako to, słuchajcie, nie mam żadnych jakby celów, słuchajcie, no ten 1 500 000, bardziej mam taki cel na przykład na TikToku, 100 tysięcy teraz, czy na Instagramie 50 tysięcy, także możecie obserwować i słuchajcie, przybliżymy mnie do tego, że tak powiem, celu. Kolejne pytanie to jest od Milkacz FP, ulubiony artysta i szczerze, ja nie mam ulubionego artysty, jakby to po prostu zależy od tego, jakim jestem nastroju. Czasami lubię sobie posłuchać, nie wiem, tako, czasami lubię posłuchać Mozarta. No naprawdę, słuchajcie, to wszystko zależy, więc jakby nie ma takiego czegoś, że jest jakiś mój ulubiony, jakby, nie wiem, wokalista, artysta i no po prostu nie mam takiej ulubionej osoby, bo lubię, strasznie dużo muzyki słucham, no i jakby nie mam po prostu ulubionego, także no ciężko mi nawet powiedzieć, bo naprawdę, no, no nie wiem, nie mam też takiej jednej osoby, której jakby na przykład słucham bardzo dużo, no słucham dużo Florence, no ale tak to słuchajcie, jakby...
teraz jakoś zaczęłam ich słuchać, wcześniej w ogóle nie słuchałam. No i jak mówię, no to wszystko, słuchajcie, naprawdę strasznie, strasznie zależy od tego, no jak się czuję, czy jest mi smutno, czy jestem wesoła, wiecie o co chodzi, nie, te wszystkie po prostu, to zależy. W ogóle co to jest, słuchajcie, za ruda? Co się opłaca brać? Gdzie to jest? Silver. Tego, ja pamiętam to z Mlecznej Krainy, tego się w ogóle nie opłacało brać. Także ja tego, słuchajcie, nie biorę. Tutaj mamy jakoś w ogóle lawę, także może to, słuchajcie, zabierzemy, bo tutaj jest też coś ciekawego, słuchajcie, czy ja to mogę wykopać? I powiedz mi, czym ty jesteś? Ty jesteś Tin Ore. Dobra, wiecie co, nie wiem, czy to jest dobre, akurat na tym się w ogóle nie znam, także to akurat zbiorę. Ja wiedziałam, po prostu chłopcy nawet, no kurde, przyszli tutaj, słuchajcie, i mi pozostawiali, słuchajcie, jakieś tabliczki, bardzo niemiłe. Powiem wam, że słuchajcie, nie polecam tych użytkowników, ja nawet nie mam czasu teraz, a oni mi jeszcze dokładają pracę, bo będę musiała wycinać jakieś momenty, jak zdarzy mi się, słuchajcie, wejść w jakąś tabliczkę, więc no, to jest naprawdę bardzo, bardzo nie w porządku. Z ich strony, bo mnie kurde śledzą i takie rzeczy. Uranium Ore też nie wiem, co to jest, słuchajcie, za bardzo za ten. Nie wiem, co to jest za. Jak to się nazywa? Ruda, ale słuchajcie, mam nadzieję, że jest git, no nie? I że no, może coś, słuchajcie, możecie pisać, jeżeli wiecie, ponieważ ja niestety się nie znam na tym, także piszcie, słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek obeznanie, słuchajcie, w tych wszystkich rudach. Ja znam tylko diamenty i tylko wiem, że to się opłaca, słuchajcie, zbierać, a całej reszty niestety totalnie nie. Także no, możecie, słuchajcie, pisać. Mam nadzieję, że już wystarczy, słuchajcie, tych tabliczek i że chłopcy mi już nic więcej tutaj nie zaoferują, no ale, słuchajcie, kto wie, kto byś jakby... Nie mówmy o tym, tylko po prostu przejdźmy może do następnego pytania. Także wbijam na mojego Instagrama dalej, słuchajcie, i tu jest pytanie z 69 lajkami. Jest to pytanie, czy mi się ktoś podoba, i jest, zadaje Olcia. Pozdrawiam cię, Olcia, i aktualnie... No, można tak powiedzieć, że tak, myślę, że tak. Okej, czy chcę mieć w przyszłości dzieci? 47 lajków. Tak, chcę mieć dzieci, zdecydowanie, słuchajcie, trójkę, jakby zawsze mi się tyle marzyło, więc słuchajcie, no zobaczymy, co będzie, fajnie by było, też, słuchajcie, bardzo często myślałam o tym, żeby, bo ja chciałam mieć zawsze adoptowane dzieci, także, słuchajcie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, no nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, jakby to jest ciężki temat, no ale na pewno bym, słuchajcie, dzieci chciała mieć. I tu jest kolejne pytanie, czy będzie jakiś jeszcze odcinek z Wojanem, byłoby fajnie, i zadało to pytanie Wojanowice Team, i słuchajcie, nie mam pojęcia, kto wie, nie mówię, że nie, ale nie mówię też, że tak, słuchajcie, jakby całkiem możliwe, ale niekoniecznie. I kolejne pytanie to jest, czy nagram Among Us? I ma to pytanie 14 lajków. No i też, słuchajcie, nie wiem, może na plusa, na główny kanał na pewno nie będę takich rzeczy nagrywać, ale na plusa, słuchajcie, może się coś nagra takiego. Pożyjemy, zobaczymy, więc słuchajcie, jakby nie wykluczam też tego, ale nie wiem, słuchajcie, jakby nie mam do końca żadnych planów i w ogóle, słuchajcie, jest problem, bo my zaraz, tej scenie nam skończy, słuchajcie. Skończy nam się, jak to się nazywa, słuchajcie, no kurde. Kill off, dobra, chciałam powiedzieć po angielsku kill off, ale dobra, przypomniało mi się, że jesteśmy w Polsce i trzeba mówić po polsku. No więc musimy, słuchajcie, sobie przepalić przynajmniej 3 żelaza i jeszcze kolejne 3 żelaza na kolejny może kill off i jeszcze 3 żelaza, słuchajcie, na, jak to się nazywa, na wiadro wody, bo to akurat się też przyda. I za ten czas, słuchajcie, mamy kolejne tutaj pytanie od psiara kociara, w ogóle nie wiem, co mam mówić, bo to są takie głupie pytania. I jest tutaj pytanie, czy miałam już chłopaka, jak tak, to ile? I tak, miałam chłopaka i jakby... Oczywiście było sporo tych związków, jeżeli chodzi na przykład o jakieś przedszkole czy coś, bo jakby wiecie, tam tygodniowe związki i tak dalej, tylko że jakby powiedzmy, że związek to jest coś trwające dłużej niż miesiąc, więc miałam dwóch chłopaków, okej? Okay? Tak myślę, że można powiedzieć, to są takie prawdziwe związki, to były dwa. No, także, kurde, głupio mi się odpowiada na te pytania strasznie, no ale jakby mówię, obiecałam wam taki odcinek. Chcieliście taki odcinek, więc macie taki odcinek. Więc tak, kolejne, słuchajcie, pytanie, ono jest bardzo fajne, ono mi się bardzo podoba. Kiedy najbardziej denerwują cię moi widzowie, słuchajcie? I to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ niestety są tacy widzowie, którzy... No, diamenty! Ale nice, tylko że mi, słuchajcie, nie działa ten... kurde, denerwuje mnie to naprawdę strasznie. Jakby... Ogólnie rzecz biorąc, to są niektórzy widzowie, którzy do końca nie znają, aha, już mi się skończył kill off, okej, okay, którzy nie znają, że tak powiem, umiaru i na przykład dzwonią do mnie na Instagramie, jeżeli ja już wam odpisuję, bo ja naprawdę odpisuję każdemu, staram się każdemu odpisać na Instagramie, jak już odpiszę, to jest taki widz, który na przykład cały czas do mnie dzwoni, dopóki nie odbiorę, ja po prostu taki widzów blokuję, ponieważ no mnie to denerwuje, nie wiem, że ktoś do mnie o 23 dzwoni, kiedy ja mam już czas dla siebie i ktoś, słuchajcie, zaczyna się dobijać tutaj, więc słuchajcie, takie rzeczy mnie, owszem, bardzo denerwują. Zapomniałam, że miałam kill off. Dobra, wiecie co, nie ważne, ja po prostu nie myślę, już to już jest za późna godzina. Więc słuchajcie, takie coś, owszem, mnie denerwuje naprawdę bardzo, jeżeli jakiś widz do mnie dzwoni, jeżeli spami, to tak samo. I na przykład jak piszecie, że no, 6 dzień pisania do ciebie, jakby bez sensu jest pisać do kogoś, kogo się nawet nie zna, tylko po to, żeby ta osoba ci odpisała.
jakby jeżeli piszecie z jakąś sprawą czy coś, to ja naprawdę odpisuję, słuchajcie, na serio odpisuję, jak macie jakieś pytanie i tak dalej, to ja odpisuję. Ale jeżeli jak są to, a jeżeli wiecie, są to pytania typu ile mam lat, czy mam chłopaka, to no sorki, ale no niestety nie tędy też droga, co nie? Więc mam nadzieję, że słuchajcie, mnie tutaj zrozumiecie i nie będziecie, słuchajcie, na mnie źli. No i to tyle chyba odpowiadając na pytanie, myślę, że więcej rzeczy jakby mnie jako tako nie denerwuje, także no. Musimy tam, słuchajcie, jakby się dostać jakoś, dobra, tylko tak, żeby nas nic nie zrzuciło, nadzieję, że tutaj nie ma już chłopaków i nie, jakby nie zrzucą. No właśnie, no właśnie, słuchajcie. Radiacja, co? Co to było? Jakby, słuchajcie, ja się tam... To jest ten blok? Ja nie wiem, słuchajcie, ja się na tym nie znam, ja go wolę rozwalić, bo mi się daje mi się... No dajcie mi mój, słuchajcie, kurde, ten! Ale się wystraszyłam, już myślałam, że słuchajcie, ktoś mnie bije albo mnie zrzucił jakąś... potkę. I teraz nie umieram, słuchajcie. Wiecie co, ja powiem wam, że nie wiem, mi chłopacy mówili o tym, że jest taki tutaj jakiś blok dziwny, który jakby zadaje obrażenia. Ale... To jest chyba ten zielony w takim razie. Zobaczymy, słuchajcie, najwyżej szybko stąd uciekniemy. Mam nadzieję, że jakby będzie dla nas słuchajcie szansa, jeżeli on tutaj jest ten blok. Ale powiem wam, że się tak wystraszyłam, że to jest niemożliwe. Mamy przynajmniej diamenty, słuchajcie, moje pierwsze diamenty napalone, więc słuchajcie, naprawdę bardzo cool, bardzo się cieszę z tego powodu. I co to jest za blok? Copper ore, tego się chyba też nie opłaca zbierać, tak mi się wydaje. Tak przynajmniej, słuchajcie, pamiętam. I tak, jak tutaj już jesteśmy, oczywiście mamy chwilę przerwy, to możemy sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie. I to będzie z kim z ekipy Palion, z Chipson, Dave, masz najlepszy kontakt. I myślę, że słuchajcie, w tym momencie jest to Dawid. W sensie jakby z wszystkimi mam bardzo dobry kontakt, ale jakby z Dawidem chyba codziennie prawie piszemy i tak dalej. I tak jakby bardzo prywatnie chyba się dogadujemy dobrze, więc słuchajcie, z Dave'em. I oczywiście wkurza mnie to niesamowicie, jak mnie prankuje tak jak teraz. Ale wybaczam, słuchajcie, mu wszystko. Także Dave, przestań. Zaprzestań tego. Jeszcze raz mnie sprankujesz. To się tak trankuje, że się po prostu... Nie będziemy się lubić, nie będziemy się lubić, także mnie proszę tutaj nie prankować więcej i mnie nie trollować, bo to jest kurde wkurzające. Tym bardziej jak musisz na szybko nagrać film i dorabiasz komuś pracy więcej, ale nieważne, słuchajcie, lecimy dalej z jakimś pytaniem. I tutaj mam pytanie, czy wolę lekcje zdalne, czy normalne. No i chyba, słuchajcie, normalne, w sensie... Ja mam teraz maturę i mimo wszystko ja już jakby fajnie było to, że mogłam sobie miesiąc w domu posiedzieć. Jednakże w takim momencie, kiedy ja mam maturę za, nie wiem, pół roku, czy tam ileś, nie wiem, nie mam pojęcia, to słuchajcie, jakby mi to nie jest na rękę, ponieważ nic nie robimy na tych lekcjach za bardzo i jakby na przykład z matą, jeżeli chodzi o matmę, to trzymajcie za mnie po prostu kciuki, okej? Okay? Trzymajcie za mnie kciuki i będzie dobrze. Tutaj mamy, słuchajcie, jakiś fajny blok, nie wiem, co to jest za blok. Lead ore, okej, okay, nie wiem też co to jest, możecie mi, słuchajcie, pisać, jeżeli chcecie i tu jest naprawdę dużo jakby rzeczy, ale nie chcę mi się tego wszystkiego zbierać, więc po prostu idziemy, słuchajcie, na górę. Nie mam teraz do tego głowy, moi drodzy, zdecydowanie. I tak, gdzie mam tutaj iść? Tu jest jakaś kolejna tabliczka, ja wiem, co na niej piszę, więc ją, słuchajcie, tylko zburzę. I tak, kurde, no, nie wiem za bardzo, w którą stronę iść, w którą stronę mogłaby być jakaś ten, jakaś jaskinia, bo chciałabym w sumie pójść do jaskini, nie mamy tej wody nigdzie. Także nie fajnie, więc słuchajcie, chyba sobie zejdziemy na dół i słuchajcie, zrobimy to w ten sposób, że zobaczcie. Zrobimy to tak i będziemy się, słuchajcie, chyba kopać tunelem. Tutaj mamy jeszcze jedną jakąś, słuchajcie, nie wiem, rudę, także no, pokopiemy się do przodu, może, słuchajcie, akurat tam coś będzie. A za ten czas, słuchajcie, ja sobie będę mogła znaleźć kolejne jakieś pytanie i na nie odpowiedzieć. Tutaj mamy, czy trudno jest mi nagrywać dwa odcinki naraz dziennie? Tak, jest mi bardzo trudno, na przykład dzisiaj już nie wróciłam na plusa, odcinka miało być codziennie, ale jakby jest mi po prostu ciężko, tym bardziej, że ostatnio jakoś po prostu, nie wiem, mam straszne problemy ze skupieniem się i jakby z tym, że jest dużo rzeczy do zrobienia i jest naprawdę mi bardzo ciężko to wszystko połączyć, ale obiecuję wam, że słuchajcie, wszystko będzie dobrze i wiecie, i poprawię się, słuchajcie, z tym wszystkim. Czy moja ulubiona czekolada to Milka? Tak, to moja ulubiona czekolada, mimo wszystko. Jak wyobrażasz sobie mój przyszły dom? Gdzieś w górach, słuchajcie, myślę, nie wiem, coś takiego. I tu mam pytanie, które ma bardzo dużo lajków. Jest to pytanie, w kim się podkochuję? Ale niestety na to pytanie, słuchajcie, wiem, że miałam odpowiedź na wszystkie, ale jakby, nie wiem, wyrzucę, słuchajcie, diamenta jednego, ponieważ ja na to pytanie niestety nie odpowiem. Przykro mi, ale takie rzeczy to jest już jakby wchodzi za bardzo moją prywatność. W ogóle tam coś może być jeszcze, to chodźmy tam. To jest, słuchajcie, dobry plan, akurat tego nie zauważyłam wcześniej, więc możemy, słuchajcie, teraz się tam kulnąć, więc no niestety, słuchajcie, ale na to pytanie wam nie odpowiem, więc, słuchajcie, wyrzuciłam, poświęciłam diamenta w zamian za to, że nie będę wam mówić niestety, ponieważ jest już tutaj wchodzi jakby na zbyt prywatne strefy, tak? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, ale słuchajcie, jakby poświęciłam diamenta za to, no i tutaj, słuchajcie, nic nie ma, ale to jest takie coś, więc, słuchajcie, może to jest akurat fajne, nie wiem, kto wie, słuchajcie, pozbieramy tego.
No i słuchajcie, myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o nasze... O, tu jeszcze jest coś takiego, także to też sobie zbierzmy. Tu jest nawet tego więcej. Dobra, to słuchajcie, zbieramy. Ale ogólnie to tak. Ja sobie tutaj wejdę, słuchajcie, tylko zobaczcie. Tak tutaj, o, wykopię sobie takie miejsce, żebym mogła, słuchajcie, tutaj sobie na spokojnie posiedzieć, żeby mnie tutaj nikt nie zrzucił czasem. I tak, ostatnie pytanie, słuchajcie, jakieś. Co ma jeszcze lajków dużo? Tutaj trzeba ciężko ogólnie biorąc znaleźć, słuchajcie, jakieś ten, bo Instagram nie ogarnia, słuchajcie, wszystkiego, że tak powiem, i jakby jest mega ciężko. Także czekajcie, to jest jakieś jeszcze pytanie. Takie, co ma dużo lajków. Chyba, słuchajcie, nie ma już tutaj takich pytań, gdzie mają powyżej 40 lajków, tak mi się wydaje. Mam jeszcze na przykład, kiedy nagram Hugo, nigdy, dokąd nocą tu ptajesz, nie wiem. I słuchajcie, no, mam tutaj na przykład pytanie, jak tam szkoła? No, szkoła całkiem cool. I czy chciałabym mieć jeszcze rodzeństwo? I tak, rodzeństwa bym może nie chciała mieć, ale chciałabym mieć psa, także mamusia, coś proszę was, kupcie mi psa. Ale dobra, my słuchajcie, kończymy ten odcinek w tym momencie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że widzieliście go do końca. Widzimy się już jutro o godzinie 18:30 na moim głównym kanale. Życzę wam miłego dzionka, wbijajcie do opisu, ponieważ tam wszystkie moje social media, jest tam Instagram, z którego możecie jakby, wiecie, właśnie tam jakby są te wszystkie pytania zabrane, także słuchajcie, wbijajcie na Instagram, jeżeli chcecie taki więc jakby uczestniczyć w kolejnym odcinku, to wbijajcie. No i co, bierzcie też do sklepu, jeżeli chcecie sobie coś kupić, my się widzimy już jutro o 18:30, także do zobaczenia, widzimy się później, cześć i trzymajcie się ciepło, pa pa!